Witam Państwa serdecznie. Nazywam się Maciej Cader. Jestem absolwentem Politechniki Warszawskiej. Moja specjalizacja to robotyka. Obecnie pracuję jako inżynier-konstruktor w Przemysłowym Instytucie Automatyki i Pomiarów w PIAP w Warszawie. Zajmuję się konstruowaniem robotów mobilnych i zajmuję się także ich zaawansowaną symulacją komputerową. Wielu uważa, że praca inżyniera-konstruktora wygląda właśnie tak. Jednak rzeczywistość jest troszeczkę bardziej skomplikowana. Otóż, aby wytworzyć robota mobilnego, potrzeba do tego całego zespołu ludzi, całego sztabu ludzi, elektroników i inżynierów programistów. Ludzi, którzy zajmują się zaawansowanymi technologiami, którzy bez żadnego problemu obsługują obrabiarki, drukarki 3D. Inżynierów, którzy zajmują się zaawansowanymi symulacjami komputerowymi. Designerów, wizjonerów. Także inżynierów mechaników. I wreszcie inżynierów, którzy zajmują się testami laboratoryjnymi takich robotów i inżynierów, którzy zajmują się próbami doświadczalnymi, testami poligonowymi. Od samego początku misją naszego instytutu, misją PIAP-u, było wspieranie ludzi w ekstremalnych warunkach. I tak nasze konstrukcje wspierają obecnie antyterrorystów, wspierają żołnierzy, wspierają policjantów, wspierają strażaków, wspierają wszelkie służby bezpieczeństwa, służby, które de facto służą nam. Przykład konstrukcji robota Scout. Jest to nasza propozycja na zabezpieczenie masowych imprez Euro 2012. A teraz proszę sobie wyobrazić, że te wszystkie roboty, pojedyncze produkty, łączymy w jeden wielki system. System, który ma na celu wykonanie określonego zadania. I tak w ramach projektu Proteus, który został sfinansowany w ramach funduszy Unii Europejskiej, z programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, tworzony jest system robotów do wsparcia w ekstremalnych sytuacjach tam, gdzie człowiek nie ma możliwości, nie ma takiej możliwości, żeby człowiek doszedł, to znaczy w atmosfery, które, w których występuje skażenie radiologiczne, skażenie biologiczne, wysoka temperatura, czasami brak tlenu. Jest to przykład animacji projektu Proteus. Chodzi tutaj o to, że proszę sobie wyobrazić, że dochodzi do wybuchu w elektrowni. Momentalnie na takie miejsce wysyłany jest robot latający, który identyfikuje otoczenie, identyfikuje to, co się dzieje tak naprawdę. Przesyła informacje do sztabu kryzysowego. Automatycznie sztab wysyła mobilne centrum dowodzenia, które zabiera na swój pokład roboty mobilne. Te roboty mobilne właśnie wysyłane są do tejże ekstremalnej atmosfery, do epicentrum całego wybuchu. Czyli eliminujemy tutaj całkowite zaangażowanie człowieka. Pomimo tego, że nasze konstrukcje opierają się na najnowszych technologiach, to zawsze rozwiązania, inspiracje czerpaliśmy ze świata przyrody. Proszę zwrócić uwagę, że chwytaki robotów idealnie przypominają szczypce raków. Proszę zwrócić uwagę, że manipulatory robotów idealnie przypominają przednie odnóża modliszki. I te pierwiastki przyrody staraliśmy się implementować w naszych robotach. Ale od pewnego czasu stwierdziliśmy, że będziemy tworzyć roboty, które całkowicie będą przypominały zwierzęta. Przykładem jest robot Krab, który obecnie służy, którego przeznaczenie to inspekcja szybów wentylacyjnych, inspekcja trudno dostępnych jam albo jaskiń. Przykład może stanowić także robot, którego kinematyka, którego konstrukcja bazowała na konstrukcji gąsienicy. Jest to robot, który ma zastosowanie wszędzie tam, gdzie należy dokonać inspekcji i diagnostyki ścian w kotłach elektrowni lub elektrociepłowni. Jest to robot, który wspina się na określoną wysokość, tam gdzie człowiek wspiąć się od tak się nie może.
I wreszcie robot wąż. Robot wąż, który służy do inspekcji rur, wszędzie tam, gdzie można wsadzić rękę, ale nie zawsze ta ręka jest w stanie sięgnąć po coś, co znajduje się 50 metrów od nas. W związku z tym wysyłamy tam takiego robota, który pełza po prostu w taką rurę i przekazując obraz z kamery, z czujników, informuje nas o tym, co się tam dzieje. Od pewnego czasu pracujemy nad tym, aby nasze doświadczenia wykorzystywać, przelewać na rozwiązywanie problemów globalnych. Takim przykładem jest wyciek ropy naftowej do mórz i oceanów. Aby podkreślić wielkość tego problemu, pozwólcie Państwo, że przedstawię trochę liczb. Otóż w kwietniu ubiegłego roku w Zatoce Meksykańskiej doszło do wycieku ropy naftowej. Statystyki podają, że w ciągu doby od 5 do 25 tysięcy baryłek ropy wypływało po prostu do mórz i oceanów. Co to oznacza? To oznacza, wyobraźmy sobie, że tą salę wypełniamy po sam sufit ropą naftową. Następnie tą ropę naftową codziennie przelewamy do oceanu. No i taką czynność powtarzamy 20 razy. To mniej więcej jest skala tego przedsięwzięcia. Dlatego od pewnego czasu także zastanawialiśmy się nad tym, jak można zaradzić chociażby takiemu problemowi. Jak można szybko i efektywnie izolować zanieczyszczenia, które dostają się do oceanów, do mórz. To jest komar. Pewno wszyscy mieli z nim jakiś bezpośredni kontakt i daję głowę, że nie było to miłe doświadczenie. Dlatego pytanie chyba nasuwa się samo, to znaczy, co jest w tym małym wampirze, który dokucza nam całe życie? Co jest, co zainspirowało nas do jakiegokolwiek działania? Otóż jeżeli popatrzymy na komara, na rozkręconego komara, okiem inżyniera, w dodatku inżyniera, który zajmuje się robotyką, wówczas zobaczymy głowę, czyli idealną jednostkę sterującą, która w oparciu o sensory wnioskuje, prognozuje o ruchu, o zachowaniu. Wówczas zobaczymy skrzydła, czyli idealny mechanizm nośny, który pozwala na transport tej pięknej konstrukcji w środowisku. Wówczas zobaczymy nogi, robotyk powie pedipulatory, które pozwalają komarom, oczywiście wszyscy o tym wiedzą, na lądowanie na podłodze, na ścianie, na suficie, na przemieszczanie się. No i zobaczymy odwłok, czyli zbiornik, który w sposób automatyczny, dynamiczny dostosowuje swoją objętość do ilości cieczy, jaką pochłonie. I wreszcie co zobaczymy? Zobaczymy trąbkę, ssawkę. Czyli tak naprawdę aparat, który służy do pochłaniania cieczy. No tak, ale pewnie się Państwo zastanawiają, do czego ja właściwie zmierzam. Otóż tutaj widzimy drogę koncepcyjną, opracowaną wspólnie z designerem Michałem Korsunem. W toku wspólnych prac, mówiąc wprost, wzięliśmy komara pod lupę. Następnie powiększyliśmy go 1000 razy. Nogi zastąpiliśmy pływakami. Głowę zastąpiliśmy centralną jednostką sterującą, która działa w porozumieniu z sensorami. Skrzydła zastąpiliśmy śmigłami. I wreszcie odwłok zastąpiliśmy zbiornikiem z tworzywa sztucznego, który idealnie dostosowuje się do objętości cieczy. Trąbka komara została zastąpiona aparatami ssącymi, które transportują wodę do mechanizmów separujących, to znaczy odseparowujących ropę naftową od wody morskiej.
Koncepcja mosquitoes, bo tak nazywa się ten robot, polega na następującym działaniu. Gdzieś na oceanie tankowiec wysyła sygnał SOS, który jest przechwytywany przez satelitę. Satelita wysyła współrzędne o katastrofie do mosquitoes. Mosquitoes w stanie gotowości czeka gdzieś w bazie. Następnie rój, stado tych mosquitoes wylatuje na miejsce wycieku ropy. Co się dzieje? Identyfikują ropę, a następnie w ustalonym szyku, cały czas rozmawiając ze sobą, lądują na oceanie. Wypuszczają trąbkę, czyli aparat ssący, który powoduje zasysanie ropy, odseparowuje ją od wody. Następnie ropa jest pompowana do zbiornika, zbiornik jest odcinany i szczelnie zamykany. Zbiorniki przechwytuje statek transportowy. To jest... Dziękuję bardzo. To jest koncepcja, jaka narodziła się od tego niewielkiego, małego zwierzątka. Natomiast dziękując Państwu za uwagę, chciałbym powiedzieć dwie rzeczy. Najpierw o konstrukcji. Jest to konstrukcja, która ma zastosowanie tak naprawdę nie tylko do ściągania ropy naftowej z oceanów czy mórz. Może mieć szersze zastosowanie. To jest pierwsza konkluzja. A druga konkluzja tej prezentacji, druga i najważniejsza konkluzja tej prezentacji jest następująca. Otóż... Przyroda to niesamowite bogactwo. Niejednokrotnie zdarza się tak jak to zostało powiedziane na początku, przechodzimy obok czegoś, co jest małe, co jest niewidoczne, co wkurza nas przez całe życie. I chcę podkreślić tą prezentacją jedną rzecz, że nawet tak niewielkie i tak niekiedy niezauważalne zwierzęta, jakimi są komary, mogą być inspiracją de facto do czegoś wielkiego, do zrobienia czegoś wielkiego, co w rzeczywistości może, ma szansę przyczynić się do poprawy jakości życia, do wspierania ludzi na całym świecie. Dziękuję za uwagę.